Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku. Jego uwarunkowania i następstwa. Wielce szanowny panie prezesie, panie i panowie, dostojni uczestnicy naszego zdalnego zgromadzenia. Rok 2020 zmierza ku końcowi. U nas na Kaszubach i Pomorzu, w samym Gdańsku, mija on pod znakiem obchodów radosnego wydarzenia sprzed 100 lat. Powrotu naszego kraju, dzielnicy, regionu, kiedyś w Rzeczypospolitej Szlacheckiej zwanego Prusy Królewskie, do dziś pamiętamy o ich autonomii, obecnie najczęściej Pomorzem Nadwiślańskim, do odrodzonej 2 lata wcześniej Rzeczypospolitej. Jego terytorialna postać, jaka wróciła do Polski, była mocno okrojona, między innymi o województwo malborskie i Gdańsk. Niemniej jego bezkrwawy powrót był wielkim sukcesem Polski, a zasługą przede wszystkim rodzimej społeczności, która przez niemal 150 lat pruskiej niewoli zachowała swoją tożsamość, nie uległa germanizacji. Rocznicę 1918-2018 uczciliśmy m.in. zorganizowaną przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z miejscowym oddziałem PAN i stacją PAU konferencją, której owocem jest książka pod tytułem Pomorskie drogi do niepodległej. Gdańsk 2019. Polecam. W roku bieżącym ukazała się albumowo-źródłowa publikacja pod tytułem Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setną rocznicę. Ponadto lokalne środowiska miłośników i badaczy historii zadbały o przypomnienie własnej drogi do niepodległej, w czym spory udział miała regionalna prasa. W kontekście przywołanych publikacji, jak i pamięci choćby o obecności wspominanych dziś wydarzeń na kartach historii Polski, nie wolno nam zapomnieć o pionierskiej monografii Mieczysława Wojciechowskiego pod tytułem Powrót Pomorza do Polski 1918-20, PWN 1981. Sporego zasobu publikacji źródłowych wypada przywołać wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. Na zasadzie przykładu trzy książki. Ksiądz Józef Dębieński, Radości mało, goryczy dużo, pamiętnik pomorzanina z lat 1879-1920, Warszawa 85. Jan Karnowski, Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981. Józef Iwicki, Z myślą o niepodległej, listy Polaka żołnierza armii niemieckiej z okopów I wojny światowej, Ossolineum 1978. W każdej z nich znajdziemy wiele mniej lub więcej ważnych informacji dotyczących ówczesnej specyfiki Pomorza, jego części nazwanej przez zaborcę Westpreussen, Prusy Zachodnie, położonej między Prusami Wschodnimi, dawniej książęcymi, kolebką Królestwa Pruskiego, a Pommern, Pomorzem Zachodnim, ówcześnie dzielnicą prusko-niemieckiej Rzeszy. Polskie Prusy Królewskie od momentu ich wcielenia do Królestwa Pruskiego były przedmiotem odgórnej germanizacji, której służyły między innymi szeroko zakrojone reformy z uwłaszczeniowymi i samorządowymi na czele. Powszechny obowiązek szkolny i towarzyszące im inne zjawiska decydujące o rozwoju cywilizacyjnym, zarazem zagrażające zachowaniu własnej tożsamości przez społeczność polską. Mimo życia w świecie dominującej kultury i cywilizacji niemieckiej, towarzyszących jej akulturacji i germanizacji, społeczność kaszubsko-pomorska zadecydowała o zachowaniu i wzbogacaniu polskiej kości większości części prowincji. Stąd jej powrót do Polski w 1920 roku. Istotne elementy specyfiki Pomorza dostrzegł już ponad pół wieku przed jej powrotem, przed jego powrotem do Polski Józef Ignacy Kraszewski.
skądinąd pozbawiony życzliwości i zrozumienia dla dążeń Kaszubów do zachowania w ramach polskości własnej podmiotowości, zwłaszcza języka i kultury. W rachunkach z roku 1867, pisząc o Prusach Zachodnich, stwierdził: nie ma może części kraju polskiego mniej znanej, fałszywiej wyobrażanej, więcej zapomnianej nad Prusy Zachodnie. Długo miano je za stracone dla narodowości, za niepowrotnie zniemczone, gdy mimo to z każdym dniem świadczą one dobitniej o swoim polskim charakterze, o żywotności jego i sile. Żywą narodowość znajdujemy w Kaszubach. Zwykliśmy z daleka Prusy łączyć w idei i pojęciu o nich z poznańskiem. Wszakże jakkolwiek obie prowincje pod jednym rządem, jednymi są połączone interesami, przeszłość, ukształtowanie społeczeństw, miejscowe stosunki, ogromne między nimi stanowią różnice. Z bliska wpatrzywszy się, są to jednego pochodzenia, ale wcale odmiennej natury dwa różne światy. Główną może różnicą obu prowincji jest to, że w Poznaniu germanizacja, jak się wyraża korespondent nasz, ma jakiś czar nieprzeparty. Wciska się szparami wszystkimi. Gdy w Prusach od 1846 roku począwszy, polski żywioł wzmaga się i rośnie. Być może, iż przyjęto tu dużo z Niemczyzny, ale ona weszła im succum et sanguinem, w siłę i krew, nie zatarłszy narodowości. Nie mieliśmy żeśmy słuszności, twierdząc, że w zdrowych indywiduach pokarm niemiecki nawet na posilne przerabia się soki. Wpływ ten jest tu bardzo widoczny, a mimo to zbawienny, z niego zaczerpniętą siłą krzepi się odradzająca narodowość. Tę opinię Kraszewskiego potwierdziły kolejne lata, wydarzenia i dokonania społeczności polskiej Prus Zachodnich, która wcześniej, mimo przekonania o celowości prac organicznych, uczestniczyła różnorako w powstaniu styczniowym, wspierając czerwonych. Kraszewski w innym miejscu, pisząc o Pomorzu, stwierdził: tradycje szlacheckie ściera cywilizacja europejska, pozorna czy prawdziwa. Szlachta traci swą barwę łatwo, kosmopolityzuje się, przenosi, wynaradawia. Szlachta i dziedzice w wielu powiatach znikli lub zastąpieni zostali przez Niemców, aby ich miejsce wystąpił gbur. W Prusach głównymi czynnikami społecznymi są gbur, a lud. Gdzie lud polski, a inteligencja dobrej woli, tam społeczność polska odrodzić się musi. Koniec cytatu. Odrodzenie polskości, a raczej jej wzbogacenie i umocnienie na Pomorzu, dokonało się w cesarstwie niemieckim między innymi za przyczyną pruskich represji, na przykład wobec kościoła w okresie Kulturkampfu. Długo Pomorze było niemal nieobecne w polskiej myśli politycznej XIX wieku, nieuwzględniane w koncepcjach terytorialnych odbudowy Polski. Upominali się oni nieliczni, a z sił politycznych objęła je swoimi planami jedynie narodowa demokracja. Ona też w dużej mierze miała rząd dusz w życiu narodowym ogółu Polaków w zaborze pruskim. Ona w największym stopniu oddziaływała na kształtowanie świadomości politycznej i postaw narodowych, zwłaszcza najmłodszego pokolenia inteligencji pomorskiej, młodzieży gimnazjalnej zrzeszonej w kołach filomatów i akademickiej obecnej w ogniwach ZET-u, Związku Młodzieży Polskiej, studiującej na uniwersytetach niemieckich. Miał w tym swój udział także Kraków. W latach Wielkiej Światowej Wojny Kaszubi i Pomorzanie walczyli na wszystkich frontach. Wielu inteligentów śledziło uważnie wydarzenia na świecie i politykę wielkich mocarstw. Walczyli za obcą sprawę, ale z myślą o niepodległej. Świadomi byli, że droga do niej Prus Zachodnich nie jest łatwa, między innymi ze względu na liczebność i siłę miejscowej społeczności niemieckiej, dominującej jako większość w wielu miastach, których na dodatek
zlokalizowane były liczne garnizony pruskie. Nieufni wobec zaborców tworzący aktem 5 listopada Królestwo Polskie mieli świadomość, iż Niemcy wszystkimi siłami będą przeciwdziałać przyłączeniu swoich terenów wschodnich, a naszych kresów zachodnich do Polski, a zwłaszcza Pomorza, łączącego pruskie stolice, Królewiec z Berlinem. Jednocześnie czuli się w znacznej mierze zdani na własne siły, choć uczestniczyli w ożywionym od 17 roku ruchu narodowym całości zaboru pruskiego. Stąd też z satysfakcją i wdzięcznością przyjmowali każdy gest, dowód pamięci o Pomorzu jako ziemi polskiej, a choćby tylko o morzu, pojawiający się wśród rodaków w kongresówce i Galicji. Przykładem uchwała Parlamentarnego Koła Polskiego w Wiedniu z 16 maja 17 roku, zaproponowana przez Włodzimierza Tettmajera, MDK, a posła PSL Piast, stwierdzająca, że jedynym dążeniem narodu polskiego jest odzyskanie niepodległej zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Nieco wcześniej Józef Piłsudski, zapytany przez działaczy poznańskich o jego plany dotyczące Wielkopolski, stwierdził, iż skoro żołnierz poznański tak dobrze bije się za Prusy, o niczym innym nie myśląc, to i on sprawą zaboru pruskiego głowy sobie zaprzątać nie myśli. Jeszcze 31 października 18 roku w rozmowie z dyplomatą zachodnim stwierdził, że obecna generacja Polaków nie będzie prowadziła wojny o Poznańskie i Pomorze. Jeśli Antanta im obie te prowincje sprezentuje, nie powiedzą oni nie, ale sami, obecna generacja, wojny o to nie poprowadzą. Czy można się dziwić rodakom, naszym dziadom i ojcom z Nadwarty i Bałtyku, że o tej opinii Piłsudskiego nie wszyscy zapomnieli? Moment szczególnego ożywienia ruchu narodowego na Pomorzu i w całym zaborze pruskim nastąpił w 18 roku, między innymi za przyczyną ogłoszonego już w styczniu programu pokoju prezydenta USA Wilsona, inspirowanego przez Paderewskiego. Pobudził on także do działania na rzecz przyłączenia Polski do Polski Pomorza Komitet Narodowy Polski w Lozannie przeniesiony do Paryża. Pod koniec tegoż roku rząd odrodzonego państwa polskiego w proklamacji 7 listopada podjął kwestię dostępu Polski do morza. Decydujące znaczenie dla wzmożenia aktywności Polaków na Pomorzu, podobnie jak w całym zaborze pruskim, miała jednak rewolucja listopadowa w Niemczech. Zaistniał wówczas rozwinięty system niemieckich rad robotniczych i żołnierskich oraz chłopskich, w których uczestniczyli także Polacy, stanowiący w niektórych większość, oraz polskich rad ludowych. Delegaci rad ludowych uczestniczyli w dniach 3 do 5 grudnia 18 roku w obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Na Sejmie tym opowiedziano się za legalną działalnością na rzecz przyłączenia ziem zaboru pruskiego do Polski, zdając się na decyzję konferencji pokojowej. Była to tak zwana stawka na Wersal. Wybrano Naczelną Radę Ludową oraz jej komisariat jako najwyższą władzę Polaków w państwie niemieckim. Domagano się powołania w Warszawie rządu koalicyjnego i przewiezienia do kraju armii generała Hallera z Francji. Okazano chłodny stosunek wobec naczelnika państwa i pełnię zaufania do Polskiego Komitetu Narodowego w Paryżu. W ramach komisariatu utworzono m.in. podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku na Prusy Królewskie, Warmię i Mazury. Kierownikiem został dr Stefan Łaszewski, adwokat z Grudziądza, poseł z Kaszub do parlamentu niemieckiego, a jego zastępcą doktor medycyny Józef Wybicki z Gdańska. Zastępcą podkomisarza Wybickiego, odpowiedzialnym za sprawy finansowe, został doktor praw i ekonomista Franciszek Kręcki z Gdańska, jeden z czołowych liderów ruchu młodokaszubskiego. On to został przywódcą powstałej 30 grudnia 18 roku w Gdańsku, kilka dni po wybuchu powstania wielkopolskiego, organizacji wojskowej Pomorza. Można rzec,
że Pomorzanie z myślą o niepodległej szli wówczas nadal dwiema drogami – zbrojną i pracy organicznej. OWP liczyła na rozszerzenie powstania wielkopolskiego na Pomorze i przybycie do Gdańska drogą morską Błękitnej Armii Halera. Gdy jedno i drugie okazało się nierealne, skupiła się na kierowaniu ludzi i środków finansowych oraz broni do powstania wielkopolskiego. Tam z czasem utworzyły się pomorskie jednostki Wojska Polskiego, między innymi 66. Kaszubski Pułk Piechoty, który poprosił z powodzeniem o patronat Piłsudskiego, co odbiegało od powszechnego wobec marszałka dystansu zdominowanej przez endecję Wielkopolski, a i Pomorza. Podkomisariat w Gdańsku skupił się na inspirowaniu i kierownictwie ruchem narodowym w prowincji oraz przekazywaniu delegacji polskiej w Paryżu opracowań historycznych, manifestów i rezolucji wiecowych lokalnych społeczności, domagających się przyłączenia do Polski. Do roli kaszubsko-pomorskiego mitu urosła delegacja Kaszubów do Paryża z udziałem apostoła narodowej sprawy Antoniego Abrahama. Olbrzymią rolę odegrała wówczas na Pomorzu polska prasa, pomorska i wielkopolska. Nie wolno jednak zapomnieć o równie intensywnej, a raczej silniejszej działalności miejscowych Niemców, wspieranych przez lokalne i berlińskie władze na rzecz pozostania Prus Zachodnich w granicach Rzeszy. W tej intencji wydrukowano również niejedno opracowanie naukowe, jak i propagandowe, między innymi specjalną odezwę do Kaszubów w dwujęzycznej wersji, w niemieckiej i w języku kaszubskim, strasząc adresatów tym, co ich czeka w Polsce. Obok pogorszenia sytuacji gospodarczej postraszono bolszewikami oraz przypomniano los Rusinów w Galicji i Litwinów. Panowanie, pracę na rzecz panów Polaków. W pewnym okresie po obu stronach pojawiły się projekty utworzenia autonomicznego organizmu państwowego na Wielkim Pomorzu, niemieckiego Oststaatu czy podobnego, a bliższego Polsce, ale pod patronatem Rosji. Po wzmożonych represjach wobec ruchu polskiego wiosną 19 roku, latem świętowano na Kaszubach podpisanie 28 czerwca Traktatu Wersalskiego. Uczyniono to mimo świadomości, iż Kaszuby mieli teraz znaleźć się w trzech różnych organizmach państwowych. Świętowano wbrew zaleceniom Naczelnej Rady Ludowej, dążącej do zachowania spokoju i unikania konfliktu z miejscowymi Niemcami. Wówczas też rozpoczęły się ich migracje na zachód, a powrót na Pomorze Polaków z głębi Niemiec. Niemcy protestowali przeciw decyzjom wersalskim, szczególnie przeciw utworzeniu wolnego miasta Gdańska. Pod naciskiem rad robotniczo-żołnierskich zrezygnowali niejako w ostatnim momencie z projektu walki zbrojnej. Protestując, przystąpili do niełatwego dialogu polsko-niemieckiego celem bezkonfliktowej realizacji postanowień traktatu. Polacy, gotując się na powitanie Polski, zintensyfikowali działania na rzecz przygotowania kadr nauczycieli i urzędników, a także ochrony majątku narodowego, między innymi lasów i obiektów wojskowych, eksploatowanych rabunkowo przez Niemców, jak i rodaków. W Gdańsku pojawił się delegat rządu polskiego, współpracujący nie zawsze bezkonfliktowo z podkomisariatem Naczelnej Rady Ludowej, nawiązującym bezpośredni kontakt z Warszawą, a codzienny z działającym od 12 sierpnia 19 roku ministerstwem byłej dzielnicy pruskiej w Poznaniu, które decydowało między innymi o nominacji delegatów polskich przy landratach, wkrótce starostów, i gotowało obsadę Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego, który miał podjąć działalność w Toruniu. Pojawił się wówczas problem wytyczenia granicy polsko-niemieckiej i żądań jej korekty ze strony Kaszubów oraz przygotowania plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
rodziły się nowe orientacje, partie polityczne, lokalne i ogniwa ogólnopolskich, np. PPS, PSL. Wzrastało bezrobocie i straszak komunizmu czy zarazy bolszewickiej. Prysł solidaryzm narodowy. Niemniej solidaryzm ten zamanifestowano jeszcze w przygotowaniach na powitanie Polski. Objęły one między innymi opracowanie wielu okolicznościowych publikacji w rodzaju drukowanej w Toruniu pod tytułem Polska powstaje, w której zaprezentowano wizję nowej Polski, wymagającej zdwojonej pracy, ale sprawiedliwej, Polski ludowej, o czym zapewniali także politycy z obozu konserwatywnego. Senior dziennikarzy pomorskich Rakowski opublikował w Grudziądzu drukiem i nakładem Wiktora Kulerskiego swoje dziełko pod tytułem Na wiekopomne święto zmartwychwstania Polski 1919 roku. Wiązankę wierszy, przemów i pieśni ułożył i zebrał. W Bydgoszczy z datą 1920 ukazała się książeczka pod tytułem Z końcem niewoli, jednodniówka, z dedykacją żołnierzowi polskiemu Pomorskie Koło Panien, czysty dochód na cele plebiscytowe i dla żołnierzy pomorskich. W Czersku, Chojnicach, Tczewie wydrukowano teksty pieśni narodowych z myślą o powitaniu Polski, Wojska Polskiego. Czewski druk na okładce głosi pieśni na uroczystość kościelną z okazji wkroczenia Wojska Polskiego do Tczewa. Wspomniany solidaryzm widoczny był także w dniach uroczystego przejęcia Pomorza przez Wojsko Polskie, przez Front Pomorski pod dowództwem generała Hallera. Oddziały żołnierzy będących uosobieniem wymarzonej ojczyzny. Powrót Polski na Pomorze miał triumfalny charakter. W przeddzień powitań opuszczały poszczególne miejscowości wojska niemieckie, niekiedy ze złowieszczym Auf Wiedersehen. Działo się to w dniach 17 stycznia do 10 lutego, od Torunia po Puck. Na ogół pożegnanie Niemców odbyło się bez napięć. W ciągu jednej nocy zmieniało się oblicze pomorskich miast i wsi, dekorowanych flagami narodowymi i powitalnymi bramami. Szczegółowy przebieg tych uroczystości relacjonowała prasa. Punkt kulminacyjny to zaślubiny Polski z morzem w Pucku, które przeszły do legendy, tworzonej niejako na bieżąco przez towarzyszących Hallerowi dziennikarzy i artystów. Wzięli w nich udział m.in. Stanisław Wojciechowski, minister spraw wewnętrznych, reprezentujący naczelnika państwa, Leon Janta Połczyński, przedstawiciel Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej, zasłużony polityk pomorski z epoki zaboru, jak i później w Rzeczypospolitej, Stefan Łaszewski, wojewoda pomorski, liczni posłowie z Maciejem Ratajem na czele. Stanisław Wojciechowski w wspomnieniach napisał: w przygnębiającej atmosferze Warszawa obojętnie powitała wiadomość o obsadzeniu Wybrzeża Morskiego przez nasze wojska, generała Hallera. Towarzyszyłem mu jako delegat rządu, ponieważ Piłsudski i Skulski zajęci byli innymi sprawami. Pociąg witany był na stacjach przez tłumy miejscowej ludności z entuzjazmem wzruszającym do łez. Do naszego wagonu razem z wiązankami kwiatów rzucano drobne zawiniątka z klejnotami i złotymi monetami na skarb narodowy. Z zachowania się i twarzy witających nas rodaków bił wielki hart ducha, nakazujący wierzyć, że więcej niż inne dzielnice dają Rzeczypospolitej, a mniej żądają. Wracałem z uroczystości przemoknięty i zziębnięty, ale podniesiony na duchu rozmową z Kaszubami. Twardy to rdzeń naszego narodu. Wytrwali w oporze przeciwko uciskowi pruskiemu. Zachowali wiarę i język ojczysty. I sprawili, że konferencja pokojowa, kierująca się względami etnograficznymi, musiała przyznać Polsce to wybrzeże morskie. Gdańska, mimo że leży przy ujściu macierzy naszych rzek, nie udało się utrzymać przy Polsce, bo był zniemczony. Niemniej ciekawe, sygnalizujące inne zjawiska towarzyszące powrotowi Pomorza do Polski są wspomnienia Macieja Rataja. Cytuję.
Pierwszy raz miałem wstąpić na ziemię byłej dzielnicy pruskiej. Pierwszy raz miałem zobaczyć morze i to właśnie Morze Polskie, w dniu objęcia brzegów jego przez Polskę. Mimo iż pociąg był myślny, wlekliśmy się niepomiernie pomału, w nieopalonych wagonach przeszło dobę. Był czas na oglądanie i rozmyślanie. Z podziwem przypatrywaliśmy się nietkniętemu zniszczeniem wojennym Pomorzu, zewnętrznej kulturze, uregulowanej Wiśle, stacjom kolejowym. Z podziwem, ale i z lękiem. Zrozumiałem, że Niemcy nie tak prędko, nie tak łatwo zrezygnują z tych ziem, że przyjdzie nam jeszcze wziąć się z nimi za bary w śmiertelnym zmaganiu o te ziemię. W Czewie zatrzymaliśmy się na kilka godzin. Zwiedziłem miasto. Zdawało się wybitnie i wyłącznie niemieckie. Zwiedziłem je i w drodze powrotnej, 48 godzin potem. Zmienione jakby czarodziejską różdżką. Już zdołano przetłumaczyć i przemalować szereg wywieszek na sklepach, wymalować emblematy na sklepach tytoniowych, spolszczyć nazwiska. Przymusowy kurs jedna marka polska równa się jedna marka niemiecka, ustalony przez władze polskie przy obejmowaniu Pomorza, wywołał niesłychaną taniość dla przybywających z dotychczasowych obszarów Polski, gdyż marka niemiecka była faktycznie droższa. Przyjezdni rzucali się więc łapczywie na towary. Koledzy moi, niektórzy z delegacji, wrócili wyekwipowani od stóp do głów, a nawet z zapasami dla rodzin. Kupcy byli bardzo radzi ze zbytu towarów, nim zorientowali się, iż marka polska mniej warta. Koniec cytatu. Pomorze stało się wówczas przysłowiowym Eldorado dla rodaków z południa. Kupcy tczewscy i inni pomorzanie rychło uświadomili sobie koszty zrównania marki niemieckiej z Polską. Koszty przyłączenia Pomorza do Polski. Ale o wiele większe od kupieckich strat były szkody, jakie ponieśli pomorzanie z tytułu utraty wartości zgromadzonych oszczędności składanych w bankach polskich złotych marek, za których polskie odpowiedniki niewiele mogli obecnie nabyć. Tymczasem rodacy, nie tylko spekulanci z Polski, wykupywali tu towary i nieruchomości. Przejmowali też po Niemcach domeny, państwowe majątki ziemskie. Jan Karnowski zauważył, że na zrównaniu marki za markę nasza ludność straciła miliardy. W innym miejscu zanotował. W roku 1920 łączyło się Pomorze po raz trzeci z Polską. Każdemu z nas są znane te porywy entuzjazmu, z jakimi witano wojsko i władze polskie. Pół roku po przejęciu widzimy patriotyzm zważony, apatię, upadek ducha narodowego, antagonizm szczepowy i osobisty i walkę partyjną na całej linii, we wszystkich warstwach społeczeństwa. Ta wersja doszła do takiego stadium, że poważnie myślący ludzie obawiali się o utratę korytarza pomorskiego. Patrząc na te objawy, każdy z nas zadawał sobie pytanie, na czym polega ta nagła reakcja dawniej tak patriotycznego społeczeństwa pomorskiego. Nic innego nie było powodem jak uczucie krzywdy, które każdego pomorzanina przenikało. Szczególnie zepchnięcie Pomorzan na niższy stopień obywatelski. Wiemy, że rządy wojskowe były haniebne, równające się rządom soldateski w podbitym kraju. Powiaty nasze graniczne od czasów wojen szwedzkich tak ciężkich chwil nie przechodziły, jak pod opieką strzelców granicznych. To są główne powody tej awersji. Inne, czy to natury ekonomicznej, czy geograficznej, nie miały tak doniosłego znaczenia. Nic dziwnego, że obudziło się w pomorzaninie ponownie, dotąd przytłumione, uczucie odrębnej szczepowości, poczucie własnej lepszej jakości. Patrząc na rozpasanie wojskowych, różnych pływaczy i szantażystów, którzy zdewaluowane, a stąd bezsilne Pomorze wzięli niejako w arendę. Za to obdarzono Pomorze oświatą. Oświecał Pomorze oddział drugi i jego liczne ekspozytury.
oświecała Rada Pomorza, teatry i teatrzyki trzeciorzędne, studenci, reporterzy, wojażerzy. Każdy przybłęda, byleby pochodził z innej dzielnicy, rościł sobie prawo szerzenia oświaty i kultury na Pomorzu. Wyrobił się nastrój na Pomorzu tego rodzaju, że mówiono o nieszporach sycylijskich i wynękaniu Antków. Powiedział mi pewien obywatel północny Kaszub, że czego nie dokonały 150-letnie rządy pruskie, tego dokonało Wojsko Polskie, gdyż obudziło w ludzie kaszubskim świadomość odrębności szczepowej i etnicznej w stosunku do przybyszów. Potrzeba będzie 20-letniej pracy ostrożnej, systematycznej i kierowanej sercem i dobrą wolą, aby przywrócić ten stan psychiczny, który panował przed zajęciem. Powyższy osąd jednakowoż nie uprawnia do wniosku, że przeciętny pomorzanin powiatów granicznych lub kaszubskich zarzucił ideę polskości. O tym nie ma mowy. Została jednakowoż nieufność do rządu. I to tym więcej, że na Pomorzu rząd jest reprezentowany przeważnie przez jednostki niepomorskie. Koniec cytatu. Podobne opinie i informacje znajdujemy w innych wspomnieniach, a także w kronikach szkolnych. Przedstawiciele władz wymarzonej Polski mówili i pisali wówczas wprost o okupacji Pomorza. Nie tylko z tytułu prowadzonej wojny z bolszewikami, znajdowało się ono w warunkach stanu wyjątkowego, oblężenia, wojennego. Oburzające dla Pomorzan były działania pod hasłem repolonizacji. Niemniej wstrętne jednemu z Kaszubów i Pomorzan było częste podkreślanie połączone z oczekiwaniem na wdzięczność, że Kaszuby należą do Polski. Ksiądz Bernard Cychta, już przed wojną znany jako pisarz, a później etnograf, językoznawca, twórca pomnikowego dzieła Słownik Gwar Kaszubski na tle kultury ludowej, wielokroć podkreślał, że Kaszuby nie należą do Polski. One polskie stanowią. Najbardziej wstrząsające opisy ówczesnej rzeczywistości znalazły się w sprawozdaniu i załącznikach specjalnej Sejmowej Komisji Pomorskiej z roku 1920. Powołano ją z inicjatywy Klubu Poselskiego Narodowego Stronnictwa Robotników, który już 2 marca zgłosił wniosek nagły w sprawie karygodnego postępowania władz administracyjnych na Pomorzu i wywołania przez to niezadowolenia i rozgoryczenia wśród miejscowej ludności. Gorąca debata nad tym wnioskiem odbyła się 8 i 9 lipca. Ksiądz Felix Bolt, reprezentujący pomorską endecję, tłumaczył zaistniałą sytuację czynnikami obiektywnymi, stwierdzając jednocześnie, że ideał Polski na Pomorzu najbardziej obniżył żołnierz, który do nas przyszedł. Ksiądz Bolt został przewodniczącym 10-osobowej komisji, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich klubów. Komisja przebywała na Pomorzu od 20 lipca do 1 sierpnia. Odbyła 14 posiedzeń w różnych miastach, przyjmując wiele skarg ustnie i 15 memoriałów na piśmie. Sporządziwszy sprawozdanie, rozesłała je do ministerstw i innych władz, co wywołało szereg pozytywnych zmian w terenie. Stan wojenny być może spowodował jednakże, że dokument ten nie był przedmiotem kolejnej debaty w Sejmie. Oszczędzając Państwu wielu cytatów z tego sprawozdania, na koniec fragment z obszernej części dotyczącej wojska. Poruszając stosunek wojska do ludności pomorskiej, dotykamy najboleśniejszej sprawy na Pomorzu. To wojsko, witane z nieopisanym uwielbieniem, jako oswobodziciele z jarzma pruskiego, zaczęło tę skromną, cichą, pracowitą ludność traktować jako naród podbity. Zachowało się jak w okupowanym kraju. Zdawało mu się, że jest na pograniczu Rosji lub Azji i stosowało odpowiednie metody niekulturalne, jeśli nie wprost barbarzyńskie. Smutne to przede wszystkim, że mniej narzeka ludność na prostego żołnierza, który na ogół rzadziej dopuszczał się bezprawia, jak właśnie na oficerów niższych, wyższych i najwyższych.
Systematycznie usuwało dowództwo okręgu generalnego nielicznych poznańskich i pomorskich oficerów, którzy znali stosunki i umieli uszanować ludność, a nasyłało oficerów wątpliwej moralnej wartości, którzy umieli pohulać z głupim Kaszubem. Pomorzanin, a szczególnie Kaszuba, przyzwyczajony w stuletniej niewoli do posłuchu, zachował jednakże niesłychaną wrażliwość na bezprawie, bo żyjąc we wrogim, lecz praworządnym państwie, musiał o każde prawo walczyć i koniec końcem zawsze mu to prawo, choć tylko co do litery, przyznano. Ten stan psychiczny wywołał wskutek nadużyć i samowoli wojskowej niepożądaną reakcję. Napełnił ich serca głęboką nieufnością, ciężką urazą, która w końcu zamieniła się w nienawiść do wojska i do wszystkiego, co polskie. Zawarty w cytowanym dokumencie obraz rzeczywistości pomorskiej w połowie 1920 roku, niemal tuż po wspaniałych zaślubinach z morzem, można określić jako jednostronny. Działy się bowiem na Kaszubach i Pomorzu także dobre rzeczy. Między innymi bez większych zakłóceń własnymi siłami zorganizowano podstawowe urzędy i podstawowe szkolnictwo polskie. Dzięki pomocy rodaków z Polski uruchomiono gimnazja, sądy, a także teatry. Musiało jednak minąć wspomniane przez Karnowskiego 20 lat i więcej, by nieco zapomnieć o tamtej tragedii z 1920 roku, a z radością świętować kolejne rocznice zaślubin Polski z morzem. Niemniej zawsze towarzyszyło tym uroczystościom jakieś napięcie społeczno-polityczne, w którym goście z centrali rzadko potrafili się właściwie odnaleźć. Dziękuję za uwagę.